Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Witam cię serdecznie, misiu i Wiewiórko na kolejnej lekcji chemii, o czym dzisiaj porozmawiamy? Proszę bardzo, o to temat. Jak zbudowane są atomy? Czyli pogadamy sobie o tym samym rozmieszczeniu, gdzie te protony są, elektrony, o tych wszystkich warstwach jak w cebuli. No to zapraszam. Czego się dowiesz na dzisiejszej lekcji? Zobacz, oto te sześć ważnych punktów. Przypomnijmy sobie o co chodzi z tymi protonami, neutronami, elektronami. Co wspólnego ma wnętrze atomu z Układem Słonecznym? A tak, wiecie, to łatwo sobie coś wyobrazić, jeżeli o czymś uczyliśmy się wcześniej i teraz mamy sobie to jakby przełożyć trochę na ten przykład. O co chodzi z tym rdzeniem atomowym i powłoką walencyjną? Być może już się spotkaliście z takimi nazwami, a być może dopiero się spotkacie. Warto wiedzieć, co to jest. Czym różni się powłoka od podpowłoki elektronowej? Czyli będziemy rozbierać na jeszcze mniejsze warstwy. Warstwy po prostu. <śle> ile elektronów maksymalnie mieści się na poszczególnych powłokach? I ile elektronów maksymalnie mieści się na poszczególnych podpowłokach? Czyli będzie trochę cyferek. No dobra. No, to myślę, że jesteście już przygotowani do tej lekcji... Warto podejść na spokojnie i z taką dosyć dużą dozą wyobraźni. Także zaczynamy. No to zacznijmy sobie od przypomnienia, tak ogólnie, jakie cząstki elementarne znajdują się wewnątrz atomu. Tutaj macie taki przykładowy model atomu węgla i zaznaczyłem Wam na tym rysunku elektrony. Proszę bardzo, tu są elektrony. Pamiętajcie o elektronach, że one są poza jądrem atomowym i mają ujemny ładunek elektryczny, to jest bardzo ważne, dlatego mają znaczek E- i dodatkowo mają bardzo małą masę, są bardzo szybkie, ale bardzo lekkie przy tym, mają masę 1834 razy mniejszą niż masa protonu lub neutronu. No, także to tyle jeżeli chodzi o elektrony, potem spójrzcie sobie na neutrony, tu możemy sobie symbolicznie oznaczyć, że te niebieskie kulki to właśnie te tutaj niebieskie kulki wewnątrz jądra atomowego, Tutaj Teraz koloruję troszeczkę. To są właśnie neutrony. Neutrony nie mają ładunku elektrycznego, tak jak sama nazwa wskazuje, są neutralne, są jednym ze składników jądra atomowego. Oznaczamy je symbolem N0, no bo 0, bo mają obojętny ładunek elektryczny i ich masa to 1 unit. No i trzecią cząstką elementarną, którą możecie spotkać we wnętrzu atomu, a w zasadzie, którą zawsze spotkacie we wnętrzu atomu, są protony, to są tutaj, tak powiedzmy symbolicznie, o, to są te czerwone kulki, jak widzicie, dużo większe niż elektrony, neutrony i protony, one są dużo większe niż elektron, o czym mówiłem wcześniej, nie? wiadomo, przypominacie sobie, 1834, nie? Proton jest cząstką elementarną o ładunku dodatnim, o, ma symbol P+, no wiadomo skąd ten plusik, i e, masę 1 unit razem z, neutronem, e, z neutronami tworzą jądro atomowe i są nazywane razem z neutronami, protony i neutrony nazywane są nukleonami. OK, czyli tak już przypomnieliśmy sobie o tych cząstkach elementarnych. To jest ważne, bo teraz będziemy sobie to wszystko trochę rozbierali na części proste. Znaczy, ten cały atom będziemy tak obierali sobie ze skórki. No właśnie, i teraz słuchajcie, z tym obieraniem ze skórki to jest tak, że najpierw trzeba sobie wyobrazić taką ważną rzecz, że jeżeli mamy atom. To ciężko jest nam spojrzeć do środka, bo w zasadzie nie posiadamy sprzętu, który by nam na to pozwolił, żeby nam zajrzeć do środka. Ale za to mamy coś dużo, dużo większego gdzieś nad naszymi głowami, a w sumie jesteśmy jednym z elementów tego, co troszeczkę przypomina nam ten atom. Możemy trochę sobie to zwizualizować. O czym mówię? No właśnie o Układzie Słonecznym. Dlaczego? Bo w Układzie Słonecznym w centrum znajduje się ogromne, ogromne Słońce, które jest gwiazdą. I to Słońce, jakby swoją grawitacją przyciągnęło, Przelatujące sobie wokół planety, które zakręciły sobie i stworzyły orbity. I te, te, te planety są zdecydowanie mniejsze niż to Słońce, czyli środek naszego układu słonecznego. I możemy sobie porównać, że to Słońce to jest właśnie takie jądro atomowe, w którym schowana jest cała masa atomu. No bo jakby sobie to popatrzeć obszarowo, układ słoneczny też jest wielki. Ale tak naprawdę cała masa, przez to, że elektrony są takie lekkie, cała masa tego, 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 m, tego atomu jest schowana w jądrze atomowym, a nie w, tych, w tej chmurze, w tych obłokach. No i w układzie słonecznym też podobnie jest, nie? no bo mamy wielkie Słońce i dookoła tego malutkie planety, które krążą sobie właśnie po swoich orbitach. No. No i jak widać tutaj, podaję Wam obok przykład tlenu, na no, też takim fajnym modelu właśnie. I też możecie zobaczyć sobie, jak to możemy zwizualizować. Nie? Tutaj też mamy akurat dwie orbity, w sumie dwie powłoki, o czym do, za chwilę się dowiecie, po których krążą sobie małe elektrony. No i tam mamy to sobie jądro atomowe zbudowane z tych naszych neutronów i protonów. Czyli jak widać, no faktycznie układ słoneczny ma coś wspólnego, jeżeli chodzi o taką ogólną charakterystykę z wnętrzem atomu. No, to, to, to tak. Także łatwo wtedy sobie to wszystko wyobrazić. No a my teraz zajmijmy się naszym głównym bohaterem, czyli atomem. Słuchajcie, symboliczny model atomu, tutaj narysowałem, nieważne jaki, ale jakbyśmy go tak zaczęli rozmawiać sobie o warstwach, które możemy spotkać w tym atomie, no to zapamiętajcie sobie, że w samym środku zawsze będzie jądro atomowe, okej? Okay? To jest najważniejsze, żebyście pamiętali, że w środku jest jądro atomowe, czyli tutaj ten nasz środeczek. Kolejna sprawa to hmm, dookoła tego jądra atomowego krążą po, i teraz ważna rzecz, krążą po powłokach elektronowych. O, tu macie powłokę elektronową. Jedną, powłokę elektronową, drugą zaznaczoną elektrony. Okay? czyli te malutkie e-minusiki. A ostatnia, ta ostatnia powłoka elektronowa, po której krążyć może 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, dowiecie się na kolejnych lekcjach, ile tych elektronów. Ta ostatnia powłoka, ta zawsze najbardziej oddalona od środka atomu, nazywana jest powłoką walencyjną. Tak? I to jest, zapamiętajcie sobie, zawsze ta ostatnia powłoka elektronowa. I teraz mówimy o tym, że rdzenia atomowy to, o właśnie, to jest nic innego jak połączenie jądra, o proszę bardzo, jądra atomowego i tych powłok elektronowych. W skład rdzenia atomowego nie wchodzi nigdy powłoka walencyjna. Dobra? Czyli zapamiętajcie sobie, że rdzenie atomowe to jądro atomowe i wszystkie powłoki poza powłoką walencyjną. Okej. Okay. No właśnie, słuchajcie, a teraz takie pytanie. Czym różni się powłoka od podpowłoki? No bo na lekcjach możecie usłyszeć, że powłoki ok, ale powłoki składają się z podpowłok. No i to jest cała w zasadzie odpowiedź. Powłoka to taki obszar, tutaj macie, powłoki mają swoje nazwy KLMNOPQ. I to są obszary w atomie, w których znajduje, znajdziemy elektrony o podobnej energii. Czyli elektrony w zależności od tego, jak daleko są od jądra atomowego, mają różne energie i ta najdalej ma tą energię inną niż ta, która jest najbliżej tego jądra atomowego. I tak one się tak kumulują na takich torach. I te tory, szerokie tory, nazywamy właśnie powłokami elektronowymi. Ale na tych powłokach jeszcze one tworzą sobie tak zwane podpowłoki. Tak, że tam się umieszczają. No i te podpowłoki to właśnie zbiór orbitali atomowych. Orbitale to takie kształty tych torów, po których one krążą. To no mogą być kule, hantle. To już jest trochę bardziej zaawansowana chemia. Na razie tym się nie zajmujmy. No, po prostu. <laughs> I to są... No i, to, no i podpowłoki należą do danej... Tworzą daną powłokę po prostu. No i teraz zobaczcie, co wam tutaj narysowałem. Jeżeli mamy jądra atomowe i będziemy się od tego jądra atomowego trochę odsuwali, tutaj zobaczcie, jakbyśmy teraz sobie mieli tak sym symbolicznie zaznaczyć, to pamiętajcie, że ja tutaj jakby zrobiłem tor że to jest nasza powłoka K Nie, ona sobie krąży do naszego, dookoła jądra atomowego, znaczy jest, nie krąży, jest powłoka K i na niej krążą sobie elektrony. To jest pierwsza powłoka i na niej, i ona składa się z tej podpowłoki S, widzicie, to jest tutaj, tak, podpowłoka S. Potem mamy następną powłokę, która jak widzicie jest trochę dalej od jądra atomowego, to jest powłoka L i ona może składać się z dwóch podpowłok, z powłok S i podpowłoki P, na której potem tam elektrony będą się nam umieszczały. Dalej mamy powłokę trzecią, czyli powłokę M, ta, która też tutaj, tylko Wam zaznaczyłem wycinek, na którym znajdują się trzy podpowłoki, znowu S, znowu P i podpowłoka, której jeszcze wcześniej nie było, czyli podpowłoka D. No i jeszcze kawałek dalej mamy czwartą, proszę bardzo, czwartą powłokę, która ma nazwę N, no bo pamiętacie, pierwsza to zawsze K, potem L, M, N i tak dalej. I ta czwarta może mieć w sobie podpowłoki S, P, D i F. Okay? Na razie na czterech powłokach możemy zaprzestać. W sensie, oczywiście, że są atomy większe, o większej ilości powłok, ale nie jest to Wam potrzebne na podstawie schemii po prostu. Więc zostaniemy przy czterech. Okay? Dobra, to już wiecie, że powłoka to taka duża warstwa, i w ramach tej warstwy znajdują się podpowłoki, takie mniejsze kawałki tych powłok. Nie? I podpowłoka to może być podpowłoka S, P, D i F, a powłoka to duże, to duże co, mieści pod, po, co mieści w sobie podpowłoki, to może być powłoka K, jeżeli to jest to najbliżej jądra atomowego, potem druga to jest L, M, N i tak sobie to idzie dalej. Dobra. No, właśnie, i teraz Pana pytanie, ile elektronów maksymalnie mieści się na poszczególnych powłokach? No bo wiadomo, że jak powłoka jest mała, jest blisko jądra atomowego, to ona nie jest taka pojemna, jeżeli chodzi o to, ile tych elektronów może tam się zmieścić. No i wyobraźcie sobie, że jest wzór, który pozwala nam obliczyć, ile może się na tej danej powłoce zmieścić elektronów. I ten wzór ma taką postać, którą warto zapamiętać. O, proszę bardzo. 2 razy n do kwadratu. I teraz uwaga, to n to nic innego jak numer powłoki. Czyli, zobaczcie na przykładzie. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy pierwszą powłokę, no to pod n podstawiam jedynkę, po prostu. I co mamy? Obliczenie matematyczne bardzo proste. 2 razy 1 do kwadratu po prostu daje 2. Czyli maksymalnie może tam się być na tej powłoce K, maksymalnie mogą być tam dwa elektrony. Jedziemy dalej. Powłoka druga, no czyli pod N w tym naszym wzorze podstawiam po prostu dwójkę, co daje 2 razy 2 do kwadratu. Przypominam, 2 do kwadratu to 4, czyli 2 razy 4 daje 8. Proste? Czyli na tej drugiej powłoce maksymalnie może się zmieścić 8 elektronów elektronów. idziemy dalej, mamy trzecią powłokę. Proszę bardzo. Podstawiam do wzoru 2 razy 3 do kwadratu, a 3 do kwadratu to ile? No bardzo dobrze. Wiedziałem, że wiesz, że to 9. A 2 razy 9 to po prostu 18, czyli na trzeciej powłoce maksymalnie może być 18 elektronów. Pamiętajcie, zawsze może być mniej, ale maksymalnie 18. No i ta czwarta powłoka to jest, podstawiając do wzoru, 2 razy 4 do kwadratu, a 4 do kwadratu to 16, 4 razy 4 przypominam, no co daje 2 razy 16, czyli 32. Czyli na tej czwartej maksymalnie może się zmieścić aż 32, mogą się zmieścić aż 32 elektrony. Także widzicie, ten wzór bardzo prosty, jest 2 razy n do kwadratu, gdzie pod n po prostu podstawiacie numer powłoki. I macie obliczone. Po prostu nie trzeba się uczyć tego na pamięć, ale z czasem, jak będziecie trenowali, to wam wejdzie, że na pierwszej to jest 2, 8, 18, 32. Tak fajnie, 2, 8, 18, 32. Warto to sobie gdzieś tam wbić w głowę, bo to się potem będzie przydawało. OK. No właśnie. No i teraz, skoro wiecie, ile elektronów jest na poszczególnych powłokach, to ile elektronów może się zmieścić na poszczególnych podpowłokach, czyli tych mniejszych warstwach. No i ja to tutaj trochę porównuję. To porównanie warto sobie zapamiętać. Ja to trochę tak porównuję, że powłoka... Mamy hotel. Wyobraźmy sobie, że ten nasz atom to hotel. Tak tłumaczyłem ostatnio na lekcji i powiem Wam szczerze, że to najbardziej załapały, załapali moi uczniowie przy tablicy, że jak to w ten sposób wytłumaczy, A to wiecie, to był taki błysk, nie? w sensie... Mm, szukam sposobu, jak to wyjaśnić, nagle jest taka klasa jedna i nagle mówię, kurczę, jakby tak opowiedzieć o piętrach i, i o pokojach. Pach, jest, nie? I wymyśliliśmy sobie historię o hotelu i świetnie zadziałało, nie? Także naprawdę możecie sobie też to wyobrazić, bo będę do tego wracał na późniejszych gdzieś tam naszych materiałach. Słuchajcie, jeżeli wyobrażymy sobie, że nasz atom to hotel yy, i te elektrony są na różnych piętrach po prostu, to wyobraźcie sobie, że na piętrze są pokoje. I uwaga, co ciekawe, Wyobraźcie sobie to, ten hotel jako taką odwróconą piramidę. Dlatego rysowałem tam jako taką odwróconą piramidę, tak żebyście sobie to wyobrazili. To piętro K to najmniejsze, wiadomo, że nie zmieści w sobie za dużo pokoi i ten pokój, tam to jest jeden pokój, i ten pokój to jest podpowłoka S. Potem jak idziecie do góry w naszym hotelu, to macie już trochę większe piętro i macie już dwa apartamenty. Jeden to jest podpowłoka S, potem P. I mało tego, apartamenty różnią się wielkością. S jest zawsze najmniejszy, a P jest trochę większy. Ale zawsze pierwszy pokój, który otwieracie, jak wchodzicie do, do, na dane piętro, to jest pokój S i musicie przez niego przejść. Nie można po prostu go pominąć. Nie? Także przechodzicie sobie w ten sposób. I one się sumują, że możemy ileś tam elektronów zmieścić na danym piętrze. Ja to nawet Wam narysowałem, zobaczcie, proszę bardzo, żebyście sobie to zwizualizowali. Ciach, zobaczcie. Podpowłoka jest, macie ten nasz hotel, nie? w kształcie odwróconej piramidy. Te krateczki z tymi strzałkami oznaczają, że, na, że jakby ta krateczka to jest podpowłoka i w każdej krateczce mogą się mieścić dwa elektrony. Jeden obraca się w jedną stronę, drugi w drugą, to się moment spinu nazywa, nieważne. Chodzi o to, że każda strzałka oznacza jeden elektron. Czyli jeżeli mamy jedną krateczkę, Czyli podpowłokę S, no to tam mieszczą się maksymalnie dwa elektrony. Proste. I na drugim piętrze, czyli na drugiej powłoce, powłoce L, mamy nasz pokój S z tą jedną krateczką i pokój P, gdzie aż są trzy krateczki. Na każdej krateczce mogą się mieścić dwa elektrony. Czyli w sumie na podpowłoce P mieści się sześć elektronów. OK, no i stąd nam wyszło wcześniej po prostu, że na drugiej powłoce 2 plus 6 dajesz nam, że maksymalnie 8 elektronów może się zmieścić. Idziemy piętro wyżej, do nasza, w naszym hotelu, w odwróconej piramidy. I zobaczcie, pierwszy pokój może zmieścić w sobie dwa elektrony, bo podpowłoka S zawsze mieści w sobie dwa elektrony. Albo mniej, ale nigdy więcej. No potem mamy pokój P, czyli podpowłokę P. W której możemy zmieścić maksymalnie 6 elektronów. No i jeszcze dalej, kolejny pokój, zobaczcie, na tym trzecim piętrze to pokój D, podpowłoka D, na której mamy 5 krateczek, w każdej mieszczą się 2 elektrony. Okej? Okay? 2 elektrony, tak jakoś, tak? O tak. E, czyli 5 razy 2 daje 10. Razem dodajmy 2 plus 6 plus 10 daje nam 18, czyli na trzeciej powłoce, na trzecim piętrze od jądra atomowego może zmieścić się maksymalnie 18 elektronów w sumie, rozłożonych na podpowłokach po S, P, no i D. No i ostatnia, czwarta powłoka, no to mamy znowu skład taki, że otwieramy pierwszy pokój, czy jesteśmy na czwartym piętrze. Pierwszy pokój to znowu jest S z maksymalną ilością dwóch elektronów, potem jest pokój P z maksymalną ilością 6 elektronów, potem pokój D z maksymalną ilością 10 elektronów, tak miejscem dla 10 elektronów. I na końcu pokój F z maksymalną ilością na siedem krateczek jest z maksymalną ilością 14 elektronów, co daje w sumie, jak damy, dodamy to wszystko razem do siebie, 32 elektrony, które mogą się zmieścić na czwartej powłoce. Czyli jeszcze raz wracając do samego początku tego elementu naszego filmu, naszej, naszej lekcji. Po prostu podpowłoka S mieści 2 elektrony, podpowłoka P mieści 6 elektronów. Proszę bardzo, tutaj mamy o 2 elektrony pod powłoce S, dlatego zaznaczamy S2 maksymalnie 6 elektronów na podpowłoce p, dlatego piszemy p6. Maksymalnie 10 elektronów na podpowłoce d, dlatego piszemy d10 i maksymalnie 14 elektronów na podpowłoce f, dlatego piszemy f14 maksymalnie. Oczywiście też może być mniej w zależności od przypadku. No właśnie. Także pamiętajcie ten hotel odwróconej piramidy. Fajnie to można sobie tak wyobrazić i te pokoje, tak? do których się mieści odpowiednia ilość elektronów. 2 s2 p6 d10 f 14. No i co? Przebrnęliśmy, słuchajcie, podsumowując. Wiecie, że atom składa się z jądra atomowego, jądro atomowe składa się z protonów i neutronów, a dookoła nich krążą sobie elektrony. I w tej lekcji trochę więcej mówiliśmy o elektronach, zwróćcie uwagę, bo wyszliśmy, bo jądro atomowe w sumie jest nudne, no bo jest sobie w środku. Ale jakbyśmy teraz ten nasz atom, zobaczcie tutaj pizzę specjalnie wstawiłem, jakbyśmy go sobie porównać do pizzy, to zobaczcie, że tam na tej pizzy nasze salami też im dalej jesteśmy od środka, to tym więcej tych salami na obwodzie może się zmieścić. Nie? To tak mniej więcej też działa z elektronami. No i opowiadaliśmy sobie o tym, że atom przypomina, wnętrze atomu przypomina trochę układ słoneczny z centralnie położonym jądrem atomowym, czyli naszym Słońcem i dookoła tego po powłokach, a w układzie słonecznym po orbitach krążą planety, a w atomie krążą elektrony po powłokach. O co chodzi z tym rdzeniem atomowym i powłoką walencyjną? No jeszcze raz, słuchajcie, jądro atomowe i wszystkie powłoki, ale bez ostatniej, bez walencyjnej, nazywamy rdzeniem atomowym. Coś takiego, wzycie, niezmiennego, trudno tam się dostać, trudno to zmieniać, dlatego to się nazywa rdzeniem atomowym. Ale dla chemików najciekawsza jest ta ostatnia powłoka, dlatego dostała swoją nazwę, powłoka walencyjna. W atomie Jedne są mniejsze, niektóre mają tylko dwie powłoki, czyli ta druga powłoka będzie powłoką walencyjną, a niektóre mają na przykład, nie wiem, 7 powłok. Wtedy ta siódma powłoka będzie powłoką walencyjną. Zawsze ostatnia, ta najdalsza od jądra atomowego. No i dalej, czym różni się powłoka od podpowłoki elektronowej? To jest proste, po prostu powłoka zbiera na sobie elektrony, które mają podobną energię, a one potem jeszcze dzielą się na podpowłoki. Okej, okay? po prostu w, da, w ramach danej powłoki. Jeszcze sobie znajdują swoje miejsce, które nazywamy podpowłokami tamtymi SPDF, bo powłoki to KLMNOPQ, tak, 7, a podpowłoki to SPDF. No dobra, ile elektronów maksymalnie mieści się na poszczególnych powłokach? To też pamiętacie, nie? Na powłoce k tam był wzór 2n kwadrat, tak? I pod n podstawiamy sobie numer powłoki, czyli jeżeli jesteśmy na pierwszej powłoce, no to 2 razy 1 do kwadratu daje 2, potem było 8, potem było 18, potem było 32 na czwartej powłoce. Dalej na razie Wam nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o lekcje chemii na podstawie z chemii. No, i ile elektronów maksymalnie mieści się na poszczególnych podpowłokach, to była ta akcja z tym hotelem, z tymi pokojami. Pamiętajcie, podpowłoka S maksymalnie 2 elektrony, podpowłoka P maksymalnie 6 elektronów, podpowłoka D maksymalnie 10 elektronów i podpowłoka F maksymalnie 14 elektronów. No to mam nadzieję, że teraz już wiesz jak zbudowane są atomy, czyli rozłożyliśmy sobie je na warstwy. Wiesz, że wcześniej wiedziałeś, że są protony, elektrony i neutrony, a teraz już umiesz sobie to trochę podzielić, wyobrazić sobie w przestrzeni. Atomy są takie, wiesz, bardzo małe, malutkie, ale jednak tam wszystko ma swoje miejsce. To jest piękne. Znaczy, to, jest, to jest magia chemii po prostu i warto to sobie jakoś tak ułożyć w głowie. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.